Szanowni Państwo, Koło Naukowe Prawa Kanonicznego wita Państwa na referacie, który niestety musimy nagrać po raz kolejny z przyczyn niezależnych od nas, mianowicie na właściwym spotkaniu spotkaliśmy się z niedogodnościami natury technicznej, czyli bezpieczniki odmówiły nam posłuszeństwa, nastał eter, nastała ciemność, którą udało nam się przezwyciężyć po jakimś czasie. Postaram się to spotkanie dzisiaj zrekonstruować. Za uniedogodnienia najmocniej przepraszamy. Ja nazywam się Piotr Janas i postanowiłem wziąć na tapet temat, który uważam za wielce ciekawy. Powiemy sobie mianowicie o kryteriach etycznych, o wybranych kontekstach, o herezjach moralistycznych, które się na te konteksty składają. Muszą bowiem Państwo zdawać sobie sprawę z tego, że dusza ludzka może zboczyć w różne strony i bardzo ciężko ją potem nakierować ze skrajności w zdrowe miejsca. Etyka katolicka w kontekście prawa kanonicznego ma szczególne znaczenie przede wszystkim przez wzgląd na sakrament pokuty. Musimy wiedzieć bowiem, jako penitent, z czego się mamy spowiadać oraz jak powinniśmy formować nasze sumienie, żeby ono nie było ani za wąskie, ani za szerokie. Zaś jako szafarz sakramentu, czyli domyślnie ksiądz, musimy wiedzieć, jak ważyć ludzkie czyny i jak wymierzać penitentom sprawiedliwą pokutę. I zapytają Państwo pewnie, jaki ten wstęp ma związek z Janseuszem. A ma wielki, bowiem jansenizm jest pewnym katalizatorem wszystkich problemów i niesnacek, jakie trawiły Kościół przez wieki jego działalności. Ten konflikt moralizmu minimalistycznego i maksymalistycznego ma swoje zwieńczenie właśnie w czasach Janseusza. Nie oznacza to jednak, że nie ma on do dzisiaj miejsca. No, ma miejsce, ponieważ konflikty moralistyczne będą trawić dusze ludzkie aż do paruzji. Ale to właśnie Janseusz jest pewnym symbolem tego, jak można popaść w pułapkę pychy, mając dobre zamiary i próbując się zbawić. Do Janseusza jeszcze wrócimy w trakcie tej prezentacji, ale przekonajmy się, czym jest ta pułapka, o której mówiłem. Na zamieszczonym slajdzie znajduje się oś przedstawiająca dwie skrajności. Moralizm minimalistyczny i moralizm maksymalistyczny. Czym one są? Zacznijmy od pierwszej. Minimalizm usprawiedliwia każdy grzech, którego dopuszcza się penitent i próbuje te postępki zracjonalizować. Racjonalizuje je na różne sposoby. Niemniej najczęstszym z nich jest argument deterministyczny, wskazujący na to, że człowiek przez samo bycie poddanym środowisku, na przykład rodzicom, ideologiom, nie jest w stanie sam dokonać wyboru. Wszystko go determinuje przez to, i wszystko można usprawiedliwić czynnikami z zewnątrz, zatem nie ma mowy w minimalizmie o wolnej woli. Po drugiej stronie przeciwieństwo. Moralizm maksymalistyczny. Nie usprawiedliwia on żadnych słabości ludzkich, ma on głęboko w podważaniu łaskę Bożą, bo człowiek jest tak jakby Bogiem, który może pokonać każdy grzech. Ma on głęboko w poważaniu tą łaskę Bożą, ponieważ sądzi, że każdy człowiek może osiągnąć doskonałość już tu na ziemi. I to jest bardzo charakterystyczne dla moralizmu maksymalistycznego, że on chce być doskonały już tutaj, a nie po drugiej stronie. W ogóle dla niego zbawienie istnieje, ale tak jakby nie ma go, bo może ono już być osiągnięte na ziemi, a skoro nie jest osiągalne na ziemi, no to penitent grzeszy. Ta fałszywa dychotomia moralizmu prowadzi go w dwa odmienne stadia grzechu. W tej minimalistycznej nasze życie traci sens, bo skoro i tak wszyscy zostaną zbawieni, skoro i tak wszystkich czyny są w jakiś sposób zdeterminowane, to nie musimy się starać, skoro wszystko, cośmy robili, jest usprawiedliwione przez czynniki zewnętrzne. Wszystko jest relatywne, nie ma autorytetu zewnętrznego, każdy jest sędzią we własnej sprawie. Maksymalizm zaś mnoży byty ponad potrzebę, ponieważ zakłada, że zbawienie nadejdzie już tutaj na ziemi. Podważa istnienie łaski Bożej, znaczy on ją uznaje, ale ta łaska Boża sobie tylko istnieje i nie ma wpływu na życie ludzkie. Nie ma tutaj mowy o miłosierdziu. Jest tylko rygor i litera prawa, stąd między innymi absolutyzm. No i oczywiście doskonałość osiągalna na ziemi, o tym, o czym już wszystko mówiliśmy. Ale co o tym mówi Kościół katolicki i
i wykładnia etyczna Kościoła katolickiego. Mianowicie Kościół mówi tutaj o dwóch miarach. Adwertencji, czyli świadomości, i ta adwertencja może być całkowita. Wtedy mówimy o adwertencji całkowitej. Wtedy mówimy o adwertencji całkowitej, kiedy ktoś zaplanował grzech, wiedział w trakcie grzeszenia, że zgrzeszy i zdawał sobie sprawę z tego, jakie ten grzech będzie miał konsekwencje. Przykładem takiego grzechu może być chociażby zabójstwo z zimną krwią dla przyjemności i dla samej ochoty zabijania. Niemniej na świadomość składa się jeszcze kryterium wyraźności. No i kryterium wyraźności jest tak jakby tożsame z trzeźwością, czyli to kryterium zakłada, czy w trakcie popełniania grzechu zdajemy sobie sprawę z tego, jakie on będzie miał konsekwencje. Mogą być one wyraźne albo niewyraźne. Do tego mamy jeszcze kryterium aktualności i wirtualności. Aktualność występuje wtedy, kiedy zdajemy sobie sprawę z czynów dokonanych w czasie rzeczywistym, zaś kryterium wirtualności dochodzi post factum, to znaczy zdajemy sobie sprawę z grzechu po zgrzeszeniu. Drugą miarą jest ignorancja, czyli brak wiedzy, który usprawiedliwia niektóre akcje penitenta. Tym samym, jeśli ktoś posiada jakąś wiedzową ignorancję, którą może pokonać, to może ją pokonać przez pilność i staranność. Istnieje też ignorancja niepokonalna, która jest zdeterminowana, na przykład przez czynniki z zewnątrz. Dajmy na to, ktoś całe życie wychowywał się w wiosce kanibali i nie potrafi inaczej już zdrowo patrzeć na życie ludzkie. No i pewnie zastanawia Państwa ten rebus, który umieściłem na dole, ale już tłumaczę. Mianowicie cały ten wstęp opracowałem na podstawie książki Etyka Katolicka księdza Józefa Kellera. No i ten podręcznik jest genialny, ale równocześnie tragiczny. Genialny dlatego, że pokolenia seminarzystów się na nim wychowywały i bardzo dobrze opisuje ją etykę katolicką, w moim mniemaniu. Można się z niego wiele nauczyć, ale jest on równocześnie tragiczny przez postać samego człowieka, który tą książkę pisał. Ponieważ ksiądz Józef Keller w 1954 roku został jednym z księży patriotów. 2 lata później namawiał katolików żyjących w Wietkongu do walk o nową komunistyczną rzeczywistość. W rok później, kiedy już zostaje wydana etyka katolicka, porzuca stan kapłański, będąc już od dawna w nieformalnym związku w konkubinacie. I po co przytaczam tą anegdotę? Po pierwsze, wydaje mi się, że to dość osobliwe i groteskowe, że autor etyki katolickiej zmierzył w takim kierunku, ale wspominam również o tym z jednej dodatkowej przyczyny. To jest właśnie jeden z tych kontekstów, na których operuje etyka. I wiele takich kontekstów, jak ten przytoczony, przez wieki ludzie przeżywali. Czy to rozstroje duchowe, czy ziemskie przywiązania, czy też może rzeczy, które odwiadują ich od zbawienia. I pytanie można zadać tylko państwu. Jaką miarą winno się sądzić ludzi, którzy poszli w stronę minimalistyczną albo maksymalistyczną? I to jest chyba najważniejsze w tej książce, że zajmuje się ona odwieczną tragedią ludzką. Przechodząc jednak bezpośrednio do przykładów myśli minimalistycznej, którą zajmiemy się wpierw, chciałbym zauważyć, że obie te skrajności mają swój początek w gnozie, a jednego ojca gnozy przedstawia nam Pismo Święte. Pozwólcie Państwo, że przeczytam Wam opowieść o pewnym magu. Jest to czytanie z Dziejów Apostolskich, tutaj jest ilustracja do tych dziejów, a mianowicie zaczynamy. To jest opis działalności Filipa i Szymona Piotra w Samarii. Pewien człowiek imieniem Szymon, który dawniej zajmował się czarną magią, wprawiał w zdumienie lud Samarii i twierdził, że jest kimś niezwykłym. Poważali go wszyscy od najmniejszego do największego. Ten jest wielką mocą Bożą, mówili. A liczyli się z nim dlatego, że już od dość długiego czasu wprawiał ich w podziw swoimi magicznymi sztuczkami. Lecz kiedy uwierzyli Filipowi, który nauczył o Królestwie Bożym oraz o imieniu Jezusa Chrystusa, zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali chrzest. Uwierzył również sam Szymon, a kiedy przyjął chrzest, towarzyszył wszędzie Filipowi i zdumiewał się bardzo na widok dokonywanych cudów i znaków. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił.
Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana. Wtedy więc wkładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Kiedy więc Szymon ujrzał, że apostołowie przez wkładanie rąk udzielali Ducha Świętego, przyniósł im pieniądze. Dajcie im nie tę władzę, powiedział, by każdy na koło włożył rękę, otrzymał Ducha Świętego. Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą, odpowiedział mu Piotr, gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Nie masz żadnego udziału w tym dziele, bo serce twoje nie jest prawe wobec Boga. Odwróć się więc od swojego grzechu i proś Pana, a może ci odpuści twój zamiar, bo widzę, że jesteś żółcią gorzką i wiązką nieprawości. A Szymon odpowiedział, módlcie się za mną do Pana, aby nie spotkało mnie nic z tego, coście powiedzieli. No, niemniej jednak, cały opis sytuacji jest dosyć jednoznaczny. Pewien człowiek podchodzi do Szymona Piotra i chce nabyć tą samą moc, jaką on włada, tylko że dla korzyści własnych. No, niemniej modlitwy Szymonowi nie pomogły i głosił wówczas, że wiara w niego jest zbawienna. To znaczy, Szymon miał nauczać, po pierwsze, to znaczy, że się nie nawrócił i Szymon jakby dalej, ten z przypowieści, dalej łaził po Lewancie i głosił swoją herezję, ale miał on nauczać, że człowieka nie zbawia wiara w niego, a uczynki nie są potrzebne do zbawienia. Ta niezgodność z nauczaniem chrześcijańskim o uczynkach wypływających z wiary prowadziła do swoistej amoralności wpisanej w doktrynę Szymona. Można było czynić cokolwiek, bo wyznawanie jego jako Boga miało być zbawczą. Był to początek idei gnozy, zbawiającej wiedzy. No i w taki sposób Pismo Święte przedstawia nam kanonicznego ojca gnozy, Szymona właśnie, który był minimalistą. I co ciekawe, cała sekta symonistów jest ciekawa przez obrosłe wokół niej legendy. Mianowicie, był też przykład sekty amoralnej, jak wcześniej wspomniałem, a raczej przeczytałem, która posiadała własny rozrośnięty system demonologiczny. Chociażby sądzili oni, że Bóg w każdym pokoleniu reinkarnuje się jako jakiś człowiek, w tym przypadku był to Szymon, oraz że istnieją inkarnacje bogów greckich tutaj na ziemi. Jedną z nich miała być konkubina Szymona, Sofia, będąca prostytutką i szerząca razem z nim przez świat rzymski wieść o gnozie. Z ciekawostek, no to Goethe potem powoła się na tą parę, na ten motyw gnostyka i nierządnicy w swoim Faustie. No a dalsze losy Szymona są opowiadane przez legendy chrześcijańskie. Wspominają m.in. o tym, że Szymon Piotr odbył razem z Szymonem walkę, najprawdopodobniej na Circus Maximus, przed obliczem Nerona. Szymon, ten gnostyk, wyśmiewał się z doktryny chrześcijańskiej. W końcu jednak zapragnął niebowstąpienia i kiedy był unoszony w górę przez swoje złe moce, Szymon Piotr wezwaniem Jezusa Chrystusa zmusił je do puszczenia gnostyka, który roztrzaskał się i zabił. No, ciekawe. To była pierwsza sekta minimalistyczna, o której dzisiaj powiedzieliśmy i pierwsza, która tak mocno czerpała z gnozy. No, ale mamy jeszcze genezę myśli minimalistycznej, która ma swój początek w stronnictwach judaistycznych, między innymi w myśli saduceuszów. Było to stronnictwo, któremu na rękę było zrelatywizowanie moralności. A to dlatego, że wywodzili się ze stronnictw arystokratycznych i rządzących. I co by nie mówić, takie miejsca są szczególnie podatne na degenerację i relatywizm właśnie. Zatem odrzucane są w ich doktrynie wszystkie założenia finalistyczne, niewiara, jest tam niewiara w życie wieczne. Saduceusze interpretowali pismo w sposób niedosłowny, widzieli w nim tylko alegorie, metafory itd., itd. Nie dziwota zatem, że był to ruch podatny na hellenizację, a co za tą hellenizacją idzie, w późniejszym czasie przyjęli pogląd o wędrówce dusz i reinkarnacji. Zauważcie Państwo, że już na tym etapie możemy dostrzec, że minimalizm jest nieodłącznie związany z materią, a zatem szuka on szczęścia w świecie materialnym. Warto tutaj również zwrócić uwagę na tą tabelkę, którą wziąłem z Wikipedii, też o faryzeuszach, bo jansenici to jest taki trochę synonim słowa faryzeusz, bo
Te właśnie stronnictwa biblijne są takimi uosobieniami tych dwóch skrajności, minimalizmu i maksymalizmu. I faryzeusze, tak jak Janseusz, o którym powiemy sobie na końcu referatu, również byli rygorystami i trzymali się tylko litery prawa. Ale trzy opowieści o myśli minimalistycznej. Między innymi konsekwencją myśli minimalistycznej jest pogląd o pustym niebie, czyli apokatastaza. Czyli, że piekło jest puste, no bo wszyscy jesteśmy zbawieni, o tym już mówiłem wcześniej. Konsekwencją tego i opowieścią o ruchach minimalistycznych są również ruchy adamickie, które były dość specyficzną sektą chrześcijańską, a mianowicie upatrywały one zbawienia w powrocie do stanu natury, w tym też do nagości. Adamici głosili amoralizm i ekshibicjonizm, ponownie był to ruch irracjonalny i relatywistyczny. Ruch ten wygasł, a co za tą sprawką, a co z... Ruch ten wygasł za sprawką władz kościelnych, za sprawą spraw, za, przepraszam, za sprawą władz kościelnych i władz świeckich. No i ostatnią taką swoją odsłonę na kartach historii mieli w Czechach w trakcie wojen husyckich. Wtedy to nazywano ich pikardami. No i husytom nie spodobały się ich idee aż do tego stopnia, że znieciono, rozpalono stosy i albo tych ludzi popalono żywcem, albo ponabijano napalem. No i ostatnią opowieścią z dziejów minimalizmu, którą wybrałem, jest, a raczej będzie idea predestynacji przedstawiona przez Jana Kalwina, ponieważ i ona niosła za sobą konsekwencje natury minimalistycznej. Mianowicie, drodzy Państwo, Kalwin uważał, że zbawienie człowieka jest odgórnie zasądzone, a co za tym idzie, jego życie jest zdeterminowane. Ale skoro jest to życie zdeterminowane, to skąd mamy wiedzieć, czy zostaniemy zbawieni? No a to bardzo proste, no bo Calvin odpowiada, że jeśli za życia jesteśmy wysoko urodzeni, majętni, posiadamy dużo władzy, no to najprawdopodobniej jesteśmy zbawieni. No ale ta retoryka kalwinistów sprzyjała znowuż klasom majętnym i wykluczała inne narodowości i klasy społeczne. W przyszłości będzie to miało swoje konsekwencje, chociażby w USA. Także to tyle, jeśli chodzi o minimalizm. Bardzo ciekawe. Mnie osobiście zaciekawiło, dlatego o tym opowiadam. No, ale pora przejść na drugą stronę osi i do drugiej skrajności, czyli maksymalizmu, który w odróżnieniu do minimalizmu pogardza materią. Chcę wręcz jej pozbyć na siłę, przybierając przy tym sprzeczne z nauką Kościoła podstawy. Rozpoczynając od montanistów i sekty Tertuliana, no, ten ruch powstał w Lycji i Frygii i był on oparty na proroctwach tak zwanych profetek, które przepowiadały wiernym rychły koniec świata i ludzie stamtąd, w sensie te profetki, przepowiadały jedno skuteczne lekarstwo na to, żeby być zbawionym, kiedy ten koniec świata już nadejdzie, a mianowicie tym lekarstwem na koniec świata nie była praca organiczna, ale patologiczna wręcz asceza i odrzucanie jakiejkolwiek formy pokuty. To jest o tyle ciekawe, że Tertulian, pomimo tego, że ma wiele nieheretyckich stwierdzeń, to na przykład w myśl montanistów uznał, że nie ma już możliwości zmycia z siebie grzechów za życia, no tylko takie grzechy będzie zmywać jedynie męczeństwo. Czyli po chrzcie już nie można grzeszyć, ani się nawracać. Jedynie potem, jak zginiemy, to możemy się zbawić. Konsekwencją poglądów Tertuliana, no, była już, jak wcześniej wspomniałem, skrajna asceza. Asceza. Nie akcyza, ale jest to o tyle ciekawe, że cały ten ruch pozostawił po sobie zgliszcza, na których wyrosły kolejne sekty maksymalistyczne i jest chociażby na tych zgliszczach powstali pierw paulicjanie, których potem cesarz bizantyjski wysiedlił do Bułgarii, tam powstała sekta Bogomilów i ci Bogomili potem wędrowali na zachód, gdzie potworzyli swoje własne sekty, między innymi Katarów i Wandelsów, no i tam już wiadomo, lokalne społeczności ludzi zaczęły rozwijać własne,
najbardziej radykalne idee i powiemy sobie tutaj znowu o gnozie, ale w odwrotnym, ale jakby ta gnoza wynikała z odmiennych założeń, tych nie minimalistycznych, bo teraz to będą założenia maksymalistyczne. Także początkowo te ruchy były podobne do manicheizmu, o którym jeszcze nie powiedziałem. A czym jest manicheizm? No więc manicheizm to jest taki pogląd dualistyczny, zakładający, że w świecie istnieje dobro i zło. I dobro może zwyciężyć zło, albo zło może zwyciężyć dobro. Zatem w skrócie zakładał on, że materia jest generalnie zła, ale nie wyklucza jakby ona istnienia ludzkiego, ale przez personalne czyny i na przykład ascezę możemy to zło osłabiać w jakiś sposób metafizyczny. Na tym etapie manicheizm nie doszedł do jakichś kompletnych odlotów. Był quasi-scjentyczny, no i był trochę ubarwiony religijnie, bo każdy manichejczyk, no może nie nawet każdy manichejczyk, ale manicheiści byli panteistami i upatrywali w świecie jakiejś wielkiej teorii dotyczącej właśnie Boga i wszystkich demiurgów. No ale manicheizm wreszcie wygasł i na jego szczątkach pojawiły się nowe twierdzenia i nowe religie, między innymi sekta bogomiłów, która posiadała quasi-dualizm, w którym sądzili oni, że istnieje jeden Bóg, ale ten Bóg ma dobrego syna Chrystusa i złego szatana. I oni ze sobą walczą i w zależności od tego, jak bardzo my jako ludzie będziemy pokutować, to wtedy Chrystus zwycięży. No i nie byłoby to na tyle, znaczy to jest złe o tyle, że zrównuje siłą szatana i Chrystusa, ale jest jeszcze gorsze przez to, że my wzmacniamy Chrystusa według bogomiłów tylko i wyłącznie przez pokutowanie. Czyli nie liczy się niewykonywanie grzechu, ale sama pokuta. I dochodziło do takich patologii, że sekty bogomilskie specjalnie grzeszyły tylko po to, żeby pokutować. To oczywiście ma konsekwencje dość groteskowe, no bo pokutowanie jest głównym życiem, celem życia duchowego i są nawet pewne udokumentowane zdarzenia, jak bogomili organizowali takie przyjęcia, w których specjalnie grzeszyli jak najwięcej, żeby potem móc za to odpokutować. No, bogomilizm potem wygasł i całe szczęście. No ale ci ludzie, o których wcześniej wspomniałem, którzy wyemigrowali z terenów dzisiejszych Bałkan na zachód, stworzyli jeszcze bardziej specyficzny system teologiczny, a mianowicie byli to Katarzy, których utożsamiamy również z Albigensami, no i również Wandelsami, o których wcześniej mówiłem. No i to było gigantyczne zagrożenie dla Kościoła w ówczesnych latach, ponieważ Katarzy patologicznie nienawidzili materii do takiego stopnia, że Chrystus był dla nich jedynie symbolem tego, że człowiek winien jest się od tej materii uwolnić nawet za cenę śmierci, a przede wszystkim przez śmierć. Bo mianowicie w samą materię przyoblógł go sam zły duch starotestamentowy. Nienawidzili oni materii. To jest bardzo ważne i to jest jakby główne założenie ruchu katarskiego i konsekwencją tych założeń była między innymi skrajna asceza, czyli głodówki, żywienie się o strączkach, pogarda dla macierzyństwa i całkowita wstrzemięźliwość płciowa, ponieważ według Katarów rozmnażanie się zwiększało liczbę bytów, czyli materii na ziemi, a to naturalnie wiązało się ze zwiększeniem sił zła na ziemi. Więc nie można było się rozmnażać, bo wtedy wygra zło, a raczej materia. Pogardzano zatem medycyną i kobietami, no bo kobiety mogły tą materię wydawać na ziemię. No i jak już o sobie opisaliśmy te wszystkie ruchy, no to ja wybrałem tutaj takie najciekawsze przykłady z dziejów dotyczące Katarów. No chociażby tutaj mamy umiejscowienie w sekcie Katarów, którzy dzielili się na słuchaczy, wyznawców i doskonałych. Ci doskonali mieli
dość bardzo, bardzo podzielony tryb życia, musieli się bardzo często modlić, mieli bardzo często pościli, musieli się modlić cały czas na koniu, w trakcie przekraczania z rzek i tak dalej, i tak dalej. Ale co bardziej ciekawsze, są udokumentowane przypadki, pozwólcie Państwo, że Wam przytoczę, gdy kobiety modliły się do Boga, jakby mówię to w nawiązaniu do słów, gdzie mówiłem o tym, że Katarzy potępiali macierzyństwo. Są właśnie przykłady, gdy kobiety modliły się do Boga, aby uwolnił je od demona noszonego w brzuchu, czyli dziecka. No i nie trudno wyobrazić sobie, jakie mogłoby mieć to skutki społeczne. No i odrzucenie strefy seksualności nie było tylko odrzuceniem przyjemności cielesnych, ale i odrzuceniem prokreacji, o tym wspominałem. Między innymi uważali też, że wedle wierzeń ich własnych, Bóg na dowód pogardy dla materii wybrał na matkę swojego syna kobietę, najbardziej odrażającą i brzydką. Stąd w wielu wizerunkach katarskich Maryja jest wyjątkowo brzydka. Także to jest pierwszy przykład tej pogardy do macierzyństwa. Katarzy, co ciekawe, tak jak saduceusze, też wierzyli w wędrówkę dusz w późnym stadium ich rozwojów. No i to pewnie była jakaś synteza zwierzeń celtyckich, przynajmniej tak mówią źródła. No i jeszcze w kwestii czystości doktryna katarska dawała drobiazgowe reguły. I tak, doskonały katar, czyli ten najwyższy stopień wyznawcy katarskiego, nie mógł dotykać nagiej skóry płci przeciwnej, nawet to nie mógł być uścisk goni, ponieważ wtedy spotykał się z wielkimi sankcjami. Na przykład w trakcie dotknięcia czekało go 9-dniowy post o chlebie i wodzie. Ale ciekawe jest jeszcze w kontekście Katarów właśnie, znaczy ciekawe są samobójstwa rytualne, w których to jak doskonały już uzyskał tam idealny poziom doskonałości, to mógł po prostu odejść z tego świata w sposób rytualny i po prostu jego dusza już na zawsze uwalniała się spod władzy materii, osiągał jakąś quasi-nirwanę. Chociaż to w ogóle nie ma nic wspólnego z buddyzmem, to jest po prostu wyzwolenie się spod władzy materii. No, ciekawa sekta. No i to byli Katarzy, ale maksymalizm będzie miał jeszcze swój kolejny debiut w Niderlandach i we Francji. I przyjmie on inną postać, a mianowicie trochę bardziej cywilizowaną, postać rygorystyczną. Dochodzimy do tytułowego Janseusza, który sądził, że Boga i człowieka dzieli gigantyczna przepaść, której łaska Boża nie jest w stanie zlepić. Bowiem Janseusz zakładał skrajny woluntaryzm. Co to znaczy woluntaryzm? Woluntaryzm jest wtedy, kiedy nie istnieją jakiekolwiek czynniki determinujące nasze zachowanie. Czyli, nie wiem, nie ma na nas wpływ środowisko i tak dalej, i tak dalej. No ale ma to swoje konsekwencje, ponieważ nie było mowy o okolicznościach łagodzących w trakcie spowiedzi i tak dalej, i tak dalej. Jansenici na przykład nie rozgraniczali grzechu lekkiego i ciężkiego. I jak to ładnie podsumował pan Dariusz Piórkowski, z którego wziąłem ten cytat, komunia święta stała się zapłatą za cnotę, nie zaś tej cnoty pokarmem. I to jest o tyle wymowne, że Jansenici dosłownie sądzili, że człowiek nie ma pożądliwości. W ogóle te pożądliwości nie determinują jego czynów. I zawsze może ten człowiek myśleć, znaczy działać w taki sposób, żeby nie grzeszyć, a to jest wpisane w naturę ludzką, bądź co bądź. Brak grzechu to jest dar, który dotychczas ma między innymi Matka Boża, ale na przykład bardzo ciekawym jest to, że kiedy są na przykład opisy, że przychodzą penitenci do takich spowiedników jansenickich i po jakimś czasie powtarzają się te ich grzechy, no i po jakimś czasie ci spowiednicy jansenicy im po prostu nie odpuszczają grzechu. No bo sądzą oni, że skoro ten człowiek ma wybór nie grzeszyć, no to czemu grzeszy? W ogóle nie zakładają możliwości rozwoju duchowego przez sam sakrament pokuty. No ale generalnie, żeby
podać Państwu jakiś przykład, no to poglądy Janseusza można porównać z deontologią Immanuela Kanta, tak odchodząc trochę od tego stanowiska względem grzechu. A mianowicie, czym jest deontologia? Podam przykład. Według Janseusza, jeśli biegnie w naszą stronę uzbrojony napastnik z nożem i goni on pewną kobietę, i zapytałby się ten napastnik z nożem, który chce zabić tą kobietę, gdzie ona poszła, no to według nauczania Kościoła albo myśli konsekwencjonalistycznej my go możemy okłamać, bo skutki jego czynów będą miały o wiele większe konsekwencje niż jego okłamanie. No, zabiłby tę kobietę. No ale Janseusz i Kant powiedzieliby, że nie, tak nie można. Nie można go okłamywać, bo zaciągasz na siebie winę moralną i on na siebie zaciągnie winę moralną, kiedy ją zabije. Czyli my jesteśmy jakby czyści, bo to on ją zabił, nie my. I my nie musimy się martwić o jej byt, przez to, że martwimy się tylko i wyłącznie o własną winę moralną. Zatem Janseusz nie dopuszczał w ogóle możliwości naginania prawa w imię caritas, w imię miłości. Człowiek istniał dla prawa, nie zaś prawo dla człowieka. I to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o ideę jansenickie. No, ale z Janseuszem rozprawili się jezuici oraz ówczesne poglądy moralne w krok za myślą świętego Ignacego. Jezuici ukazywali ludziom, że istotnie prawo istnieje. Niemniej rygorystyczne przestrzeganie tego prawa prowadzi do tego samego, co nieprzestrzeganie prawa. A zatem odciąga nas od naszego powołania, czyli zbawienia. No i święty Ignacy w swoich ćwiczeniach duchowych zawrze chociażby metodę kontemplacyjną. I ona mniej więcej polega na tym, że dzięki niej sumienie ludzkie rozwija się w taki sposób, że dzięki tym ćwiczeniom jest w stanie odróżnić złego ducha, czyli złe myśli, złe uwarunkowania, jakby złe pokusy wykorzystywania prawa, od myśli dobrego ducha, czyli przeciwieństwa złego ducha, czyli tych myśli, które prowadzą nas do zbawienia, a to zbawienie jest powołaniem. I co ważne, jakby człowiek tutaj nie jest w pełni zwoluntaryzowany, bo działa na niego łaska Boża. Czyli przez tą łaskę Bożą i przez kontemplację na przykład męki Chrystusa, człowiek jest w stanie sam zreflektować się nad swoim powołaniem i sam wydobyć z siebie, co jest dobre, a co złe w danych sytuacjach. Może na przykład rozeznawać to powołanie, czy ono powinno prowadzić przez tą ścieżkę, czy przez tą ścieżkę, i tak dalej, i tak dalej. No i w praktyce metoda ignacjańska, jak już wspomniałem, zakładała istnienie łaski Bożej, no bo to kieruje naszymi czynami w myśl litery prawa. No i po drugie pozwala penitentom i szafarzom spowiedzi uniknąć patologicznego rygoryzmu, no bo w końcu, jeśli będziemy potrafili kontemplować czyjś grzech i dostrzegać różne za i przeciw, to będziemy mogli też dobrze takiego człowieka osądzić, albo osądzić naszą własną duszę. No i w owym czasie dominikanie i jezuici sprzeczali się właściwie, jak na kartach, jak doktrynalnie ten spór powinien zostać zakończony. A mianowicie istniał, w sensie, w jaki sposób mamy właściwie myśleć o prawie i kiedy odejście od rygoryzmu jest słuszne. O tak to powinienem powiedzieć. To jest bardzo dobre podsumowanie tego, co mieliby na myśli ówcześni. No i istniał między innymi pogląd probabilistyczny, który zakładał, że możemy naginać prawo, jeśli istnieją ku temu słuszne racje. Na przykład okłamanie kogoś, żeby nie zanurzował kobiety, znajdując ją, kiedy się gdzieś ukryła. Tak, to jest probabilizm. Myślę, że dobry przykład podałem. No i istniał również podobny probabiloryzm, tak, który przemawiał na korzyść wolności działania. Czyli był on bardziej ścisły niż probabilizm, czyli jakby wykluczał pewne możliwości probabilistyczne, które mogły być sprzeczne z literą prawa, bo nie chodzi o to, żeby prawo w pełni odrzucić, ale żeby mimo wszystko działać względem tego prawa.
No ale ostatecznie wszystko skończyło się dobrze, bo oba te poglądy zostały uściślone i uściślił je i złączył ze sobą święty Alfons Maria Ligori. Skonstruktował ekwiprobabilizm, który zakładał ochronę prymatu prawa, ale przyznawał też możliwość wolnego wyboru wówczas, gdy racje za i przeciw są tej samej jakości. No i ten pogląd jest do dzisiaj głównym poglądem, jakim kieruje się Kościół katolicki i tą miarą właśnie rozważamy, czy jakiś czyn jest dobry, czy zły i jak w ogóle powinniśmy myśleć o penitentach i jak w ogóle kształtować sumienie. No i tym samym Kościół, święty Ignacy, uporał się i zmiażdżył w cudzysłowie Janseusza. No i ode mnie to właściwie tyle, jeśli chodzi o ten krótki referat. Mam nadzieję, że Państwu się podobał, że przyniósł Państwu trochę śmiechu, trochę zażenowania, a może się czegoś Państwo dowiedzieli. Ja Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Zostawiam tego pięknego Ignacego i zaplutego karła reakcji Janseusza i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszamy na następne spotkania Koła Prawa Kanonicznego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.